Cześć, witajcie w uszach Dzwoni Wam Jestem, a to Dzwoń, program informacyjny, w którym porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje na tym kanale YouTube oraz o innych aspektach mojej działalności. Jak co roku klasycznie podsumujemy sobie to, co się działo w ostatnich 365 dniach, czyli rok 2019, oraz troszeczkę porozmawiamy sobie o tym, co być może będzie się wydarzyć w roku 2020. Jest trochę tematów do omówienia, dlatego bez zbędnego przedłużania przejdźmy od razu do konkretów. No i przejdziemy oczywiście do podsumowania roku 2019 na moim kanale YouTube. Widzę w ogóle, że baner jest nieaktualny, bo tutaj jest dalej informacja, że gramy w Battle Realms, a to już od jakiegoś czasu jest nieaktualne. Właśnie, a propos let's playów, one zniknęły, te ostatnie dwa najnowsze let's playe zniknęły z tego kanału. Zostały tylko filmy z Cities Skylines. Zeszłego roku wszystko pozostałe jest pokasowane. Chciałem je przerzucić na drugi kanał, ostatecznie tego nie zrobiłem. Mam coś takiego, że w każdym roku, taki miesiąc albo dwa, nagle nachodzi mnie ochota. Gram jakiś let's play, nagrywam całą gierkę, potem ją gdzieś wrzucam. To jest takie fajne, nagrywam całą grę, potem ona wychodzi przez miesiąc, a potem po miesiącu patrzę, że każdy z tych odcinków ma po 5, 6, 7 wyświetleń i stwierdzam, że w ogóle to była strata czasu i wszystko kasuje, bo po prostu wstyd trzymać takie filmy. Myślałem, żeby wrzucać to na drugi kanał, tam pewnie będą robić jeszcze mniejsze wyświetlenia, czyli na przykład 3-4, no to jest połowa wyświetleń, także to jest olbrzymia różnica. Natomiast jak to ostatecznie wyjdzie, zobaczę. No przede wszystkim nagrywanie takiego let's playu, gadanie do kamery podczas grania z jakiegoś powodu sprawia mi przyjemność. To jest coś, co jest coś ciekawego. Tak na przykład teraz ten dzwonnik. Jak od dawna nie nagrywałem nic do kamery w ten sposób. Znaczy no w sumie to zaraz zobaczymy, że nie aż tak dawno. Jak teraz sobie zaczynam teraz mówić, no to nagle wchodzę w takie flow i bardzo przyjemnie mi się mówi. Dlatego no będę musiał to, no zobaczymy, po prostu całość jest bardzo płynna, bardzo niejednoznaczna. Okej, dosyć tego wywodu, przejdźmy teraz do podsumowania YouTube'owego roku 2019 w moim wykonaniu. Za dużo się nie działo z racji tego, że nie było let's playów, ale za to pojawiło się sporo innych materiałów. Czyli tutaj mamy, macham kursorem, mam nadzieję, że to dobrze widać, dzwonnik 2018, numer 22. I od tego momentu to się pojawiło. Przede wszystkim pojawiły się wyzwania, o których jeszcze będę chciał powiedzieć. Tak, w tym dzwonniku podsumujemy sobie wyzwania z tego roku i zobaczymy, jak to konkretnie wyszło i jak to wyglądało. Tutaj w ogóle mam powiadomienia, bo leci muzyczka w tle obok, mniejsza o to. Więc tutaj rozpocząłem te wyzwania. Jak wyszło do wyzwań, jeszcze przejdziemy, podsumujemy je sobie w oddzielnym materiale. Tutaj jest taki filmik widmo, bo chciałem podsumować utwory muzyczne w roku 2018. Jest 18 utworów 2018 roku. Ten film był zdejmowany z YouTube'a z racji tego, że używałem tam po prostu fragmentów muzyki, która była licencjonowana. Dlatego też ten film wylądował na Facebooku, gdzie też po jakimś czasie część filmu została zdjęta. A summa summarum, tak to był dosyć słaby materiał pod względem jakościowym, bardzo tam przesterowany był mikrofon. Troszeczkę za mało włożyłem w niego pracy, żeby to dowieść w jakimś fajnym formacie. Dlatego też no w sumie chyba dobrze, że ten materiał jest ciężko dostępny i niewidoczny. Tutaj był kolejny materiał, czyli Avengers jako opening w anime. Widziałem masę filmów w tym w tym stylu, w ten sposób właśnie robiony. Bardzo mi się to podobało, więc chciałem włożyć coś od siebie. Wziąłem mój ulubiony opening z Naruto. Włożyłem to do The Infinity War. To było tuż przed premierą Endgame, więc też trochę nahypowany na ten film robiłem to. Moim zdaniem bardzo fajny film. Ma 8,5 tysiąca wyświetleń. Moim zdaniem troszeczkę mógłby mieć trochę więcej. No załaduj się ty YouTube, także, bo mi się wydaje, że wyszedł naprawdę super i warto go sobie nadrobić. To idąc dalej, mamy, odpełniłem pierwsze wyzwanie, czyli jak widzicie 11,7, 4 miesiące potrzebowałem na spełnienie pierwszego wyzwania. No troszeczkę o tych wyzwaniach też będę mówił, źle to rozłożyłem czasowo, natomiast tutaj był taki filmik z gór, w którym opowiadałem sobie właśnie na temat pierwszego wyzwania i zrobiłem pierwsze losowanie, także to jest taki vlog po prostu, nic specjalnego. Dziesięciolecie Rank grupy tańca Bollywood to jest film, który totalnie nie pasuje do tego kanału, bo to jest totalnie wyparte w ogóle z tego, co ja robię.
ale też jakby trzeba przyznać, że ten kanał jest bardzo taką ścieżką stylistyczną, bardzo taką ścieżką gatunkową, dlatego też gdzie byś by lepiej pasował niż tutaj. A całość tego filmu jest jakby geneza jest bardzo prosta, moja wychowawczyni, bardzo, którą bardzo lubię i szanuję, pani Ania poprosiła, żeby zrobić taki filmik podsumowujący ich 10 lat działania jej grupy tanecznej, sekcji tańca Bollywoodu w białostockiej Dance Offni. To po prostu jest sklejka z ich filmów. Dance Offnia też co roku ma takie jakby to powiedzieć, ale jakby taką imprezę, w której każda grupa przedstawia jakieś tańce, każdy może się zaprezentować, to są głównie sklejki z tych tańców oraz zdjęcia z innych imprez, w których oni brali udział. Filmik na zamówienie, można tak powiedzieć. Niemniej jednak, o ile nie pasuje do tego kanału, tak mi się wydaje, że wyszło z tego coś fajnego. Następnie mam tutaj wysyp materiałów, jeśli chodzi o Polko. No i tutaj jest jakby główna część tego, co się działo na tym kanale na YouTubie. Też na Polkon pojechałem uzbrojony w nową kamerę Sony Alpha 7, o której też jeszcze będę mówił później. I tam też nagrywaliśmy to w ten sposób. Mieliśmy też, używaliśmy też mikrofonu, nagraliśmy troszeczkę wywiadów. Jest taki wywiad, gdzie Wojciech sobie coś próbował pogadać z ludźmi od planszówek. Wojciech rozmawiał też wywiad z cosplayerami. Tutaj taki krótki wywiad o karaoke, wywiad o tym, jak można zachęcać ludzi do zabawy na takich wydarzeniach jak Polkon. Szybkie strzały, czyli takie głupie żarciki, które robiliśmy. Oczywiście materiał główny, który moim zdaniem jest bardzo dobrze zmontowany. No, ja mówię to nieskromnie, bo ja to robiłem, ale jest zrobiony bardzo dobrze, bardzo prawidłowo. Moim zdaniem mi się mega podoba, także warto również go nadrobić, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. No, także tutaj można sobie zobaczyć fragmenty fajnych cosplayów, tego jak ludzie się bawili i tak dalej, i tak dalej. O, to jest w ogóle fajny moment z powolnieniem czasu. Ogólnie Uniwersytet Białymstoku, jak widzę, ma bardzo plastyczne, bardzo fajne. To jest miejscówka, która bardzo plastycznie wychodzi na zdjęciach i ujęciach, tak? To połączenie szklanego, zimnego, białego muru z zielenią. Wygląda po prostu cudownie, więc tam się robienie zdjęć, nagrywanie wideo, to tam jest po prostu świetne miejsce. Tutaj pominąłem jeden taki filmik, trwał on 49 minut 54 sekund, więc te wszystkie żarty o tym, że wydłuża się filmy do 10 minut, żeby było więcej reklam, no tutaj jest podwójne, bo nie dość, że wydłużyłem za mocno, to jeszcze nie wstawiłem żadnej reklamy, bo już nie mogę wstawiać reklam na YouTubie. YouTube mi to zdjął z tego powodu, że za mało osób mnie ogląda. To jest taki bardzo długi wywód 50-minutowy, gdzie razem z Wojtkiem sobie usiedliśmy i porozmawialiśmy o Polkonie, bo było o czymś rozmawiać. Polkon w Białymstoku to impreza, która delikatnie mówiąc niekoniecznie wyszła i było dużo rzeczy, które wielu osobom się nie podobały, ale też było sporo rzeczy, które wyszły, tak? To też jest coś innego, bo Polkon jest imprezą objazdową. Każdego roku odbywa się w innym mieście i to jest najstarszy polski konwent fantastyczny. Do Białegostoku zawitał tym razem jako po raz drugi, tak? Był w Białymstoku raz chyba w latach 80. albo 90. W każdym razie wtedy, kiedy na pewno nie mogłem na to pójść, bo byłem za mały, albo mnie jeszcze nie było na tym świecie. Teraz natomiast pojawi się w Białymstoku w 2019, byliśmy, no bo nie mogliśmy sobie odpuścić. Postaram się być na kolejnym Polkonie, zobaczyć jak to wygląda w innych miastach, bo no cóż, no obejrzyjcie sobie ten materiał, jeżeli jesteście zainteresowani, czy to wyszło, czy to nie wyszło, moim i Wojtka zdaniem. Napiję się wody, bo ten wywód trwa już parę minut. A dawno nie nagrywałem nic takiego i czuję, że już powoli głos mi siada, mam trochę bardziej taki zduszony. Kolejny filmik to jest coś bardzo ciekawego, zmontowałem to w 4 chyba godziny, z czego 2 zajęło mi pobranie wszystkich cinematików z League of Legends. I to właśnie na 10-lecie pobrałem wszystkie cinematiki, które wyszły przez te 10 lat LoL'a i zrobiłem taką sklejkę, taki montaż pod muzyczkę zremiksowany Legends Never Die. Mi się wydaje, że fajnie wyszło, szkoda, że ten materiał się nie przyjął aż tak dobrze, 2000 wyświetleń, mimo że tam rzucałem na jakieś nangagi, reddity i tak dalej. No można powiedzieć, że się nie przyjął dlatego, że jest słaby, no niektórzy mogą tak mówić, moim zdaniem jest bardzo fajne. Spędziłem nad nim bardzo miłe te godziny, żeby to fajnie zmontować, fajnie zrobić.
Tutaj końcówka jest ogólnie fajnie zmontowana, chyba od tego momentu. Ja w ogóle nie wiem, czy jak ja teraz mówię, a to leciało w tle, to czy mnie słychać, bo muzyka mogła mnie zagłuszać, także ja już to przerywam, obejrzyjcie sobie sami, jeżeli bardzo tego chcecie. No i tutaj jak widzicie, 6 minut temu, kiedy nagrywam ten film, to 6 minut temu wleciał film z Podlaskiego Festiwalu Anime 2019. I tak jak w zeszłym roku bardzo mi się podobał ten materiał i bardzo go sobie chwaliłem, tak tutaj troszeczkę moim zdaniem nie wyszedł. Przede wszystkim dlatego, że w tej edycji nacisk położyliśmy z Wojtkiem na zupełnie innym aspekcie. Tutaj chcieliśmy bardzo mocno skupić się na nagraniu finału cosplay. No i przez to ten materiał główny nieco ucierpiał. Przede wszystkim brak wywiadów bardzo mocno rzuca się tutaj w oczy. No ale zobaczymy, jakie będzie przyjęcie. Ja jeszcze nie wiem, jak ludzie przyjmą ten film. Okej, to jest tyle, jeśli chodzi o ten kanał. Natomiast ten kanał to nie jest jedyne, co zrobiłem w tym roku. Oprócz tego jeszcze na kanale Programistok, to jest takie wydarzenie w Białymstoku, zbierające programistów, taki jakby seria wykładów, można by powiedzieć, troszeczkę warsztatów na temat różnych języków programowania. No i tutaj, to jest cisza od razu, żeby nie przeszkadzała muzyka, tutaj zrobiliśmy teledysk do piosenki. Ja tutaj byłem odpowiedzialny właśnie za operatorkę kamery, nagranie tego wszystkiego, a później zmontowanie. Scenariusz, kostiumy i tak dalej oczywiście robili inne osoby i zrobiły świetną robotę. Choć widzę, że teraz tutaj tak porównując do innych materiałów troszeczkę za bardzo niebieskawe, może troszeczkę zrobiłem ten color grading, ale to też miało wyjść tak bajkowo troszeczkę nienaturalnie, więc wiem, że muzyka troszeczkę nie wszystkim osobom tutaj pasuje. No ale mniej więcej jednak troszeczkę się napracowaliśmy nad tym filmem i to co nagrywanie tego filmu podczas robienia tych wszystkich scen to była chyba największa frajda, aż mi się przypomniały czasy, kiedy sam nagrywałem taki serial jeden aktorski, tylko tam to nie miało w ogóle budżetu, nie byliśmy nic więcej aktorów. No i powoli rozkręcamy również z Darkiem kanał Network Team Games, na którym chcemy jeździć po różnych wydarzeniach e-sportowych, wydarzeniach gamingowych i robić z tego materiały. Nie chcemy, żeby to były takie typowe recenzje lub sklejki, tak jak to robiliśmy, tak jak ja to robię na przykład przy PFA, tylko żeby troszeczkę tutaj przekazać troszeczkę innych informacji, troszeczkę nadużywam słowa troszeczkę, mniejsza o to. W tym roku na Network Team Games pojawiły się dwa materiały, jeden z Juve Games w Białymstoku, który to był jeszcze taki trochę pilotażowy. Ogólnie nagraliśmy sporo tych imprez, bo byliśmy na Juve Games, byliśmy na EGU, byliśmy na GG League w Warszawie i tak dalej, no ale większość materiałów wyszła bardzo słabo, bo no to musieliśmy się jeszcze nauczyć tego, jak to robić, jak to przygotować, żeby to było fajne do oglądania i przekazywało jakąś treść. Także Games Clash to jest pierwszy materiał, który naprawdę nam wyszedł i z którego jesteśmy bardzo dumni. Warto go obejrzeć i się przekonać, dlaczego e-sport to jest fajna rzecz. Oprócz tego byliśmy jeszcze na Olsztyn Gaming Area w grudniu i z tego wydarzenia film jest jeszcze w montażu. On się pojawi raczej już po nowym roku. Nie wiem, czy uda mi się go zmontować i wrzucić jeszcze przed zakończeniem tego roku. Jest taka szansa, ale raczej już w styczniu pojawi się on na kanale Network Team Games, także tam również zapraszam do subskrypcji, jeżeli interesują Was tematy e-sportowe, gamingowe, eventowe itd., itd., bo będziemy chcieli ten kanał rozwijać. Mam nadzieję bardziej niż ten kanał mój osobisty, na który nie mam po prostu pomysłu i jest taką sklejką wielu różnych, tak jak mówiłem, gatunków, stylów i tak dalej, i tak dalej. Okej, tyle jeśli chodzi o YouTube, tyle jeśli chodzi o to, co się działo na YouTubie, ale oprócz tego próbuję również rozwijać się w gałęzi blogowej, czyli pisania po prostu tekstów. Znaczy próbowałem, to jest bardziej adekwatne stwierdzenie. W tym roku pojawiło się trochę tych wpisów, no ale jak widzicie, część z nich jest troszeczkę na jedno kopyto. Zaraz do tego przejdziemy. Także oczywiście 1 stycznia zaczęło się od wpisu z wyzwaniami, do których jeszcze przejdziemy za momencik. Jeszcze o wyzwania sobie porozmawiamy. Potem próbowałem pisać sobie jakieś takie teksty, tylko też nie wiedziałem, w jakiej stylistyce ten blog trzymać. Mój dobry przyjaciel Dawid na przykład rozpoczął własnego bloga. W sumie nawet to wam go odpalę.
o tematyce programowania, o tematyce Pythona. I u niego ten blog jest o tyle lepiej przygotowany, że tematyka jest bardzo spójna, tak? Po prostu zbiera ludzi zainteresowanych programowaniem, Pythonem, tym jak zacząć programowaniem i tak dalej, i tak dalej. Więc ten jego blog po prostu dużo lepiej, dużo szybciej się rozkręcił, jeśli chodzi o ilość odsłon po prostu i osób, które chcą go czytać. Więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany Pythonem, zapraszam ddb.pl. Natomiast teraz wróćmy do mnie. Więc tak, tutaj wpisy jakie się pojawiły, no to jest top 10 postaci, które chcę zobaczyć w MCU. I z tych postaci, z tego co wiem, dwie zostały już zapowiedziane. To jest oczywiście She-Hulk. Tak, Fantastyczna Czwórka było wspomniane, że będzie zrobiona. Adam Warlock bardzo możliwe pojawi się w kolejnej części Guardians of the Galaxy, ale to zobaczymy. Ghost Rider miał dostać swój serial, ale już nie pamiętam na czym tam stanęło, bo były jakieś informacje, że ma dostać, ma nie dostać, takie jakieś tam różne rzeczy. Następna to jest taka lista moje ulubione Christian's Fantasy. To nie jest ogólnie przyjęta nazwa gatunku, ja to sam tak nazwałem, nie wiem czy jest w ogóle jakaś nazwa na te filmy. W każdym razie to są takie filmy jak Constantine, Ghost Rider, Hellboy. Tutaj widzę, że parę grafik mi się usunęło, będę musiał to poprawić. Czyli takie filmy czerpiące z wiary katolickiej, tej mitologii katolickiej, jeżeli można tak powiedzieć, jeżeli to nie uraża niektórych osób. Czerpiące z tych właśnie z aniołów, diabłów i tak dalej, na tej podstawie budująca własny fantastyczny świat i budująca na tym swoje historie, także to jest coś ciekawego. Nie ma tego zbyt wiele, zazwyczaj to są produkcje takiej średniej półki, ale można trafić również na coś ciekawego. I to jest jakiś taki jakby setting, który troszeczkę mi pasuje, tak? Pomijając to całą sytuację z horrorami o wampirach. Ja horrorów nie lubię, więc to jest inna sprawa. Oprócz tego, że były wyzwania, to też sobie przyjąłem troszeczkę inne wyzwanie, taki cel na ten rok. Tutaj jest jakby seria wpisów Project Assassin. Chodziło o to, że po prostu zauważyłem, że mam prawie wszystkie części Assassin's Creed'a od początku do bez najnowszych tam dwóch czy trzech. No i stwierdziłem, że może czas je trochę nadrobić, bo do tej pory grałem tylko chyba w dwójkę Brotherhooda. Więc postanowiłem, że od pierwszej części po kolei wszystkie będę przechodził i opisywał na blogu moje wrażenia, tak? Więc oczywiście zaczęliśmy od Assassina 1, potem była dwójka Brotherhood, dwójka chyba jest najlepszą częścią moim zdaniem, tych dotychczasowych, które udało mi się zagrać. Jest Brotherhood, Revelations, trójka Black Flag, Assassin's Creed Rogue, te wpisy się pojawiły, zdążyłem jeszcze przejść Unity i zacząłem grać w Syndicate. No i te muszę jeszcze posty dokończyć i wrzucić. Ogólnie w dużym skrócie Unity bardzo mi się podobało. Jestem zdziwiony, że było przyjęte taką bardzo dużą krytyką na początku, bo wiem, że kilka recenzji widziałem w momentach premiery, to ludzie nie za bardzo lubili tę grę. Ale mi się na przykład grało w nią bardzo przyjemnie, dużo przyjemniej niż w Rogue czy Black Flag. To może być dla niektórych zdziwieniem mocnym. Natomiast Syndicate to jest najgorsza gra z asasynami, którą grałem. I to nie chodzi o to, że sama gra jest zła, tylko po prostu jako asasynów. Nie wiem, może troszeczkę to jest przejedzenie się materiałem tym, że grałem w te gry tak długo. Ale też trzeba przyznać, że Syndicate bardzo mocno odszedł od niektórych takich rzeczy z kanonu. No i mnie ta gra po prostu odrzuciła, ale o tym jeszcze napiszę prawdopodobnie posty i będzie można przeczytać. Oprócz tych postów, oczywiście tak jak wspominałem, mam kamerę, dlatego też wrzuciłem dwa posty fotograficzne. Jeden, gdzie pochodziłem sobie po Pałacu Branickich i porobiłem kilka zdjęć po prostu dla potestowania aparatu. No i drugi na Polkonie, gdzie nagrywaliśmy wideo, również potykałem kilka fotek, żeby móc je tutaj wyrzucić. Z wrzucaniem, robieniem zdjęć na takich wydarzeniach jest ten problem, że jeżeli nagrywam materiał, to często ciężko się przestawić z nagrywania wideo na robienie fotek. No i poza tym robienie fotek też wymaga czasu, więc robienie dwóch rzeczy ciężko. Ciężko raczej, jeżeli nagrywam wideo. Przepraszam, to już skupię się na nagrywaniu wideo. A jeżeli będę chciał robić fotografię, no to już fotografia będzie jakby głównym, żeby nie mieszać tego w jednym momencie, tylko to troszeczkę rozbijać. No i tutaj jest jeszcze był taki duży wpis o jednym spełnionym wyzwaniu, także to też zostawiam dla Was. A propos jeszcze fotografii, to wspomnę o tym jeszcze przy wyzwaniach, ale na przyszły rok mam jedno wyzwanie z fotografii, które mam nadzieję uda mi się w jakiś sposób spełnić, a to jak to wyjdzie zobaczymy jeszcze
Zobaczymy jeszcze oczywiście w przyszłym roku. Przejdźmy teraz więc do wyzwań i podsumujmy to, co mi się udało, a czego mi się nie udało osiągnąć w roku 2019. Dla osób, które nie wiedzą, bo może przegapiły ten materiał albo już zapomniały, zasady były takie, że przygotowałem sobie listę zadań, 12 zadań, które chcę wykonać w ciągu całego roku i za każde spełnione zadanie losowałem nagrodę. A to, co jest nagrodą, poprosiłem moich przyjaciół, żeby po prostu zapisali na karteczkach. Ja je złożyłem, nie wiedziałem, co się tam dzieje. No i te karteczki potem wylądowały u mnie w, tutaj mam przy sobie takiej pięknej szklaneczce. Tutaj jeszcze parę leży, bo nie wszystkich wyzwań udało mi się ukończyć. No i po prostu losowałem je sobie i taką nagrodę spełniałem od przyjaciół. Po prostu to, co oni mi wymyślili. Wyzwania, które sobie przygotowałem na ten rok i teraz przejdziemy sobie po kolei jedno po drugim. Ogólnie rzecz biorąc, całkowitą klapą okazały się wyzwania oparte na aktywnościach fizycznych. To po prostu, to jest to totalna klapa, jeśli chodzi o te wyzwania. Nie najgorzej wyszły wyzwania związane z rozwojem YouTube'owo-blogowym, no ale to też jakby na tej zasadzie całość miała się opierać. Więc okej. Lista celów do zdobycia po kolei, które chcieliśmy osiągnąć. Oczywiście pierwszy punkt najważniejszy to jest zdobycie tytułu magistra. No jak widzicie, nie jest przekreślony, nie udało mi się tego osiągnąć. Wakacje przez moje lenistwo. Po wakacjach pojawiła się jedna taka ważna rzecz, która troszeczkę przeszkadza mi w osiągnięciu tego celu. I zobaczymy, jak to będzie po prostu szło dalej. Czy może ten magister się kiedykolwiek pojawi przed moim nazwiskiem, czy też niekoniecznie. Ok, przechodzimy tutaj, są cztery wyzwania, tak jak mówiłem, aktywności fizycznej, no i tutaj jest kompletna porażka. Pierwsze wyzwanie to było kupno roweru i dojechanie nim do pracy 30 razy, jak widzicie mam oznaczone, że udało mi się dojechać razy 8, każdy dzień jest tutaj okraszony jakąś tam grafiką, a tylko widzę, że tutaj na podglądach nie jest obracana, tylko jest w ten sposób, tutaj jest ten rower, który zakupiłem. Z rowerem jest taka sprawa, że bardzo często, kiedy jechałem do pracy, miałem w głowie, że z pracy będę musiał jeszcze gdzieś dojechać, albo będę musiał się zerwać z pracy, żeby wskoczyć w jedno miejsce. No i wtedy po prostu brałem samochód, albo deszcz padał i było bardzo ciężko pojechać. Natomiast na rowerze dużo jeździłem, jak już wracałem z pracy, więc to wyzwanie po prostu troszeczkę nie trafiło w to, co miało trafić. Tak, parę razy dojechałem tym rowerem do pracy, było to bardzo fajne, ale bardzo często pomijając to, że też były dni, w których mi się nie chciało, były dni, w których chciałem, ale nie mogłem, bo z jakichś różnych powodów musiałem wziąć ten samochód i pojechać to ogarnąć jeszcze jakieś inne rzeczy. 50 treningów na siłowni, jak widzicie, również tutaj odbyłem tylko tych treningów 8. Chyba może odbyłem ich 9, no ale to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Tych treningów było zdecydowanie za mało. Jak widzimy, klasycznie w styczniu udawało się osiągnąć chociaż ten jeden trening w tygodniu, a potem był luty, kwiecień, maj, sierpień, czyli totalnie załamka i zapomnienie. 3650 pompek, miało być około 10 pompek dziennie, wyszła delikatnie ponad jedna pompka dziennie, czyli 385. Też przez jakiś czas utrzymywałem ten ciąg, a potem jak już zapomniałem, to do tego nie wracałem. Powroty były takie, że 1-2 dni i znów zapominałem o co w tym wszystkim chodzi. No i tak samo dojście do poziomu 64 pompek pod rząd. Jako, że nie robiłem tego regularnie, nie ćwiczyłem, no to 20 to jest maks, który udało mi się osiągnąć. Teraz bym nawet tego nie powtórzył, nie wiem czy 10 bym zrobił, bo się po prostu zapuściłem. No i trzeba będzie coś z tym zrobić, nadrobić. Tutaj mamy te pierwsze wyzwanie, które udało mi się spełnić, to jest wyjechanie poza granicę naszego kraju. Byłem w Czechach, byłem również na Litwie, natomiast Litwa troszeczkę za bardzo tutaj nie jest liczona. No i w nagrodę musiałem kupić sobie jakieś fajne trzewiki, zakupiłem sobie takie buty. No, powiem, że trochę noga boli w ich chodzeniu, bo nie są aż takie fajne, to raczej buty, żeby w nich siedzieć, a nie w nich chodzić. Tak nietrafione. Nagranie 10 filmików na kanał YouTube, nie licząc let's playów i wykonanych zadań w wyzwaniu. Jak widzicie, to jest 10, tutaj jest 4 na 10, ale tak naprawdę jest 10, bo dzisiaj uzupełniałem, zapomniałem po prostu uzupełnić tą rubrykę tutaj. Czyli tak jak mówiłem, utwory muzyczne, Avengers Infinity War, Juve Games, tańce Bollywood, Polkon. Tutaj dwa materiały wrzuciłem, czyli ten 50-minutowy wywód i materiał główny, wywiadów już tutaj nie wrzucałem. Wszystkie cinematyki z LoL'a, PFA, które wrzuciłem w dzień, w który to nagrywam,
a w który wy to oglądacie, to było już kilka dni temu. Program jest to Games Clash. No i widzicie, tutaj jeszcze do tego nie doszło, więc kiedy skończymy te wyzwania, wylosujemy sobie ostatnią nagrodę w tym roku i zobaczymy, co tam się kryje. Ósme to było napisanie 10 postów na blogu, nie licząc wykonywanych zadań oczywiście. No i tutaj Assassin's Creed podbił troszeczkę średnią. W nagrodę musiałem wybrać się gdzieś z siostrą, byłem z nią w parku trampolin, na pizzy i w kinie. Taki jeden dzień po prostu sobie wyruszyliśmy w trasę. Było bardzo fajnie. To nie jest tak, że nigdzie nie wybieram się z siostrą poza tym wyzwaniem. Natomiast jako, że było wyzwanie, no to postanowiłem, żeby ten dzień był jeszcze bardziej ciekawszy niż zazwyczaj moje wypady z siostrą. Moja siostra ma 13 lat, to żeby tak ci, którzy nie wiedzą, wiedzieli, dlaczego takie wypady są co jakiś czas organizowane. Wystąpić z prelekcją na Playstoku, nie wystąpiłem z jednego prostego powodu, nie miałem pomysłu z czym mogę wystąpić, co fajnego mogę powiedzieć. No i też trzeba powiedzieć, że w tym roku na Playstoku pojawiło się bardzo dużo dużych nazwisk z dużymi tematami, przy których ja, malutki tyci, osoba, która ma tam dwa wystąpienia publiczne, no po prostu nie miałem startu w żaden sposób, więc to też troszeczkę mnie umniejszało, żeby jednak nie wystąpić na tym Playstoku. Chociaż pewnie gdybym miał fajny temat, to bym mógł. To nie jest tak, że ja się teraz bronię. No, też nie miałem tematu i pomysłu na temat. Strzelić sobie zdjęcie ze znanym youtuberem. To tutaj zrobiłem sobie zdjęcie z Archonem na Pyrkonie. Do tego też jeszcze dojdziemy. No i to właśnie było to wyzwanie. Wydaj jednego dnia tygodniowo pensy na siebie. I to opisałem w naszym tym poście najnowszym. O tym, jak trudno wydać takie pieniążki. Na szczęście zaopatrzyłem się w zegarek, który troszeczkę mi to umożliwił. 26 minut już gadam, ja pierdzielę. Jestem ciekaw, kto to obejrzy. Okej. 11. Pomóc przy co najmniej trzech wydarzeniach kulturalnych typu turnieje, festiwale i tak dalej. No to Podlaski Festiwal Niemen, na którym zrobiłem materiał, Program Instok, na którym zrobiłem materiał i Podlaski Festiwal Gier, na którym byłem organizatorem. Troszeczkę nie to miałem na myśli, robiąc to wyzwanie, no ale zostało spełnione. Nagrodą, którą tutaj przeznaczył dla mnie Janek, było wyjazd na IEM lub inną większą imprezę tego typu. Otóż tego typu. No ale tego nie spełnię tak, tylko trzeba na taką imprezę poczekać, więc spełnienie tej nagrody poczeka na następny rok. No i ostatni, 12, przeczytać 6 książek. Jak widać, nie przeczytałem żadnej, ale to muszę wam tutaj powiedzieć, to jestem przygotowany, bo przyszedł do mnie hojny Mikołaj i tutaj mam trochę książek, tak, które do mnie trafiły. Jejku. Oto. I żeby to nie było... Czekajcie, to przełączę się na tą kamerę. O. Tak, jeszcze to. Zaraz tutaj biurko sobie rozwalę, nie? Ojejku. Także tego nie widać. O jest, to jest ciężkie, więc nie jest tak łatwo tym wszystkim. Także książek mam tutaj zdecydowanie ponad 6, więc myślę, że to wyzwanie po prostu nadrobię w przyszłym roku, już niekoniecznie jako wyzwanie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, co to są do książki, no to oczywiście tak. To nie koniec świata od Darwinów, to taki Mikołaj Altenberga przyszedł. Włam się do mózgu Radka Kotarskiego. Tę książkę mam od dłuższego czasu, ale po prostu nie miałem kiedy jej przeczytać, pożyczyłem ją po prostu dla znajomego. Moc w gębie Tomasza Kamela, to się na pewno przyda przy nagrywaniu innych materiałów oraz na przykład przy wystąpieniu na Pajstoku. Jak stać się lepszym programistą, tą książkę kupiłem na targach książki w Warszawie w czerwcu. Tak samo jak tą książkę, czyli jak kręcić filmy, które wciągają, i muszę przyznać, że ta akurat pozycję zdążyłem czytać kilka rozdziałów i bardzo mi pomogła przy nagrywaniu materiałów na przykład z Polkonu czy tych dla NTG. No niestety nie do końca się sprawdziła przy PFA, no ale tam sprawdziłem się na innych rzeczach. To są trzy książki o zawodzie technika informatyka, ponieważ no do tego jeszcze zaraz dojdziemy. Tutaj mam jeszcze tak, Zdolny do wszystkiego Gimpera, którą właśnie w tym momencie czytam, jestem po kilku pierwszych rozdziałach. No i czyta się bardzo przyjemnie, fajnie i gładko. Tutaj jest Thomas Eriksen, Mój szef jest idiotą. To książka, którą również zakupiłem na targach książki w Warszawie. Też przeczytałem kilka pierwszych rozdziałów i nastraja pozytywnie na następne.
Najnowsza książka, która do mnie dotarła, to jest bez tytułu, to znaczy Rozum i godność człowieka Krzyśka Gonciarza. Przeczytałem pierwszy rozdział i muszę powiedzieć, że nie wiem, czy ta książka cokolwiek zmieni w moim życiu, ale jako taki zapychacz czyta się przyjemnie, to jest najważniejsze, tak jakby, nie wiem, czy dużo informacji tam znajdę. No i to jest książka, którą kupiłem już bardzo dawno temu, czyli Star Wars Koniec i początek dwóch życia, to jest druga część trylogii Koniec i początek. Pierwszą część przeczytałem, ale nie pamiętam już zupełnie, co tam się działo. To jest ciekawa rzecz, więc pewnie muszę pierwszą przeczytać, żeby nadrobić drugą. No ale po ostatnim filmie troszeczkę mam dosyć Star Warsów na jakiś czas. Także to jeśli chodzi o książki. Więc dobra, podsumujmy. Na 12 wyzwań, raz, dwa, trzy, cztery, pięć spełniłem, więc no to jest porażka, to jest mniej niż połowa. Niemniej jednak cokolwiek udało się zrobić. Te fizyczne to coś, nad czym będę musiał najwięcej popracować, bo to nie wyszło mi kompletnie. Ten magister to jest w ogóle z czapy, to jest zupełnie co innego. Natomiast tutaj wyszło, no i da te 10 filmów na YouTubie. Czas zrobić losowanko. Tutaj też przełączę na dużą kamerę. Zróbmy sobie losowanie. Zostały tych kartek raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie wiem, co zrobić z pozostałymi, bo wyzwania się skończyły. Nie chcę przerzucać tych wyzwań na kolejny rok, więc z tymi kartkami albo je sobie zachowam na później, albo po prostu je sobie otworzę, przeczytam, zobaczę, co tam było. Albo wiecie co? Nie, zróbmy tak, żeby też złożyć hołd troszeczkę osobom, które poświęciły te parę minut na zrobienie tego, no to wyzwania zakończyłem, nie udało mi się. Losuję teraz jedną nagrodę, którą spełnię za te 10 filmów na YouTubie. Natomiast pozostałe za chwilę również sobie przeczytamy i zobaczymy, co mnie minęło, po prostu nie wyszło, tak? Być może to będą pomysły na przyszłość, w momencie, w którym będziemy do czegoś wracać. Wylosowałem więc jakąś kartkę. 32 minuta, więc jestem ciekaw, będę musiał jakiś timestamp tutaj przygotować, wysłać znajomym, żeby mogli to sobie przeczytać. Wojtek XD. Udaj się do SPA na pełen zabieg. Kąpiel, masaż ciało, twarzy i tak dalej, i tak dalej. Tu jest to Wojtek. O, udaj się do SPA na pełen zabieg. I to jest nagroda, która wylosowana została za zrobienie 10 filmów. Więc myślę, że za zmontowanie 10 filmów przy siedzeniu, przy komputerze, przy biurku, takie zabiegi na pewno mi się przydadzą, więc to jest nagroda. Jestem ciekaw, czy uda mi się ją spełnić na wycieczce, na urlopie, który szykuję sobie w sierpniu. Jak nie, no to będę musiał kiedyś pojechać na to specjalnie. Więc to jest nagroda za te top 10, za te nagranie 10 filmów. To jest koniec wyzwań, rok się zakończył, więcej wyzwań już nie mogę spełnić. Na razie nie planuję przedłużania tych wyzwań na kolejny rok jeden do jednego. Mam pomysł, jak je troszeczkę zmienić, żeby to było coś innego. Natomiast teraz przeczytamy sobie pozostałe wyzwania, żeby zobaczyć, co mnie mogło ominąć i pozostałe osoby, którym nie udało się wylosować, żeby miały też jakiś hołd. Ok. Weekendowy wyjazd do Druskiennik od Krzysztofa Pudko prawdopodobnie. Weekendowy wyjazd do Druskiennik. Druskiennik, jak zwał, tak zwał. Wyjazd był robiony, na Litwę zrobiliśmy sobie, także w sumie spełniłem tą nagrodę przed jej wylosowaniem. Rozumiem, że jakbym to wylosował, pojechałbym jeszcze raz. Prawdopodobnie tak pojadę, tylko że teraz nie mam na to żadnego parcia. Jak się dogadam ze znajomymi, tak sobie pojedziemy. Następna karteczka, która się tutaj trafiła, jest karteczką od Ani. Pójście na kurs tańca, a potem wykorzystać swoje umiejętności do uwodzenia jakiejś samicy. O, to w ten sposób to jest napisane. Dziękuję Aniu, że we mnie wierzysz, ale myślę, że w moim przypadku kurs tańca to jest zdecydowanie za mało. Ale przyznam, że myślałem o czymś takim przed jakiś czas, więc jakbym to wylosował, to pewnie byłby to ten zapalnik, żeby jednak coś spróbować z tym zrobić. No niestety nagroda nie zostanie spełniona wprost, ale będę o tym myślał w inny sposób.
przyjadę do Gdańska odwiedzić moją koleżankę, która mi zapewni rozrywkę w Trójmieście. Kso. Chyba znowu od Ani. Także pozdrawiam cię, Aniu, bardzo serdecznie. Tutaj jest o. I No to wybiorę się do Gdańska, mimo że to nie jest nagroda, na którą musiałbym mieć jakieś wypisane na twarzy i pojechać na siłę, ale w każdym razie coś bardzo miłego i spędzenie miłego czasu. No i ostatnia nagroda, ostatnia karteczka od Mietka i Diany, tego co widzę. Podróż ze znajomymi na weekend w dowolne miejsce. Tutaj od Mietka i Diany. Także tutaj... Ojej, tu się zagięła kartka. To to wyzwanie też jakby spełniłem, ale... Znaczy wyzwanie, tą nagrodę też została spełniona po prostu bez losowania, bo byliśmy przecież, znaczy jeżeli ktoś ogląda i wie, w sierpniu na wypadzie, na namioty, weekendowy taki wypad ze znajomymi, było bardzo przyjemnie. Także to jeśli chodzi o te pozostałe nagrody, które nie zostały niestety przeze mnie wylosowane do spełnienia. Znaczy... bardzo miłe tutaj są słowa. Część rzeczy i tak się spełniła po prostu nieoficjalnie, w sensie nie przez to losowanie nagród, a po prostu pojechałem, znaczy porobiłem też różne rzeczy samodzielnie, prywatnie wymyślając. Okej, to jeśli chodzi o te nagrody pozostałe i wyzwania, mówiłem, że mam jakieś wyzwanie na przyszły rok do opowiedzenia i przygotowałem sobie, tylko nie wiem jak teraz wam pokazać, bo nie mam tego wrzuconego jeszcze na blogu, ale jest taki serwis jak Tukapik i on jakby przygotowuje i pozwala na zrobienie takiego wyzwania 365 dni zdjęciowych w roku. Polega to na tym, że codziennie wrzucasz jedno zdjęcie i chodzi o to, żeby codziennie robić te zdjęcia i się uczyć fotografii. Z racji tego, że tutaj ja posiadłem właśnie ten skromny aparat, w sumie to może się przełączyć powrotem na tę dużą kamerę. Posiadłem sobie o ten skromny aparat Sony Alpha 7 oraz oczywiście bardzo często mam telefon, który teraz służy jako drugie źródło światła, żeby mnie trochę doświetlić z tej strony, ale to chyba nie do końca wychodzi. Postanowiłem, że w przyszłym roku wyzwaniem jednym, które będę chciał zrobić, właśnie przygotowałem sobie taki system na bloga, codziennie będę wrzucał zdjęcie. Nie mogę oszukiwać, bo data zdjęcia jest brana z metadanych, to znaczy, że data zrobienia zdjęcia jest tą datą, która jest przypisana, kiedy go wrzucę. Czyli faktycznie codziennie muszę zrobić jakieś jedno zdjęcie. Zobaczymy, czy uda mi się wytrzymać przez cały rok. Obstawiam, że miesiąc to maks, ile mi się uda, no ale to też jest jakby troszeczkę taka praca nad sobą, nad systematycznością, nad pilnowaniem niektórych rzeczy. Więc takie coś mam przygotowane. Na zaraz po nowym roku pewnie dogram to wszystko do bloga, wrzucę i zacznę to już publikować. Jeśli chodzi jednak o te wyzwania, to co zauważyłem, to robienie czegoś takiego, że wyzwania mam tylko rok na ich spełnienie, albo że od pierwszego do pierwszego trwają, bardzo psychologicznie źle działa. To znaczy, na przykład te wyzwania fizyczne, no to zamiast powiedzieć sobie, okej, dobra, został mi miesiąc, to zrobię tyle pompek, ile dam rady po prostu, żeby sobie poćwiczyć, to miałem takie, a i tak już nie zdążę z tym wyzwaniem, to nie ma sensu. Dlatego też, jeżeli wrócę jeszcze kiedyś do takiej formy tworzenia, wypisywania wyzwań, to na pewno nie będę już tego w żaden sposób ograniczał, że ma to się odbyć w ciągu jakiegoś konkretnego roku. Raczej będę to robił na mniejszych fragmentach, czyli na przykład utrzymanie serii pompek przez miesiąc na przykład, a nie w ciągu całego roku ileś tam sumarycznie zrobić. To jest zupełnie co innego, jeśli chodzi o te wyzwania. Zaraz 40 minut przebijemy, także to jest chyba najdłuższy dzwonnik w historii. Na pewno to jest najdłuższy dzwonnik w historii, a zaraz będzie dłuższy niż ta pogadanka o Polkonie. A tak naprawdę nie wiem, o czym ja mówiłem, bo tutaj jest bardzo długi słowotok i zakończyliśmy na razie na tych wyzwaniach. Więc jeszcze pokrótce przelećmy po pozostałych rzeczach. W tym roku byłem pierwszy raz na meczu reprezentacji Polski, było bardzo fajnie. I było to też związane z wyjazdem na GG League, gdzie robiliśmy materiał, który jednak się nie pojawi. I to był totalny spontan, no ale z racji tego, że tutaj trwa to już tyle, to nie chcę o tym opowiadać, zostawię to sobie może na kiedyś indziej. Byłem na Pyrkonie, gdzie udało mi się zrobić zdjęcia z takimi tuzami YouTube'a, jak na przykład napisy końcowe, tak, Łukasz Telmach i o Jezus Maria, wypadło mi z głowy teraz, tak, wstyd, ale wstyd, nie? W każdym razie zrobiłem te zdjęcie z Archonem.
Zrobiłem też zdjęcie z Archonem tutaj. Rick nie dowierza, że to jest zdjęcie z Archonem. To też było jako wyzwanie. Pyrko mi się mega podobał. Postaram się w tym roku również go odwiedzić, również tam pojechać. No, na przykład też na Pyrkonie spotkałem Żywioła Kołomysłu. Było też kilka cosplayów z Gotika. Także no, bardzo, bardzo fajny ten Pyrkon. Byłem w Czechach, o tym już wspominałem. To był mój drugi wyjazd na granicę, ale pierwszy taki normalny, bo wyjazd do Drudgenik, do Aquaparku to taki prawie jak nie wyjazd, tylko tyle, że przekroczyliśmy granicę. Tutaj byłem w Czechach, zwiedziliśmy Pragę, pochodziliśmy po górach, zdobyłem też pierwszy szczyt w życiu, tutaj Dareczek pokazuje, w którą stronę musimy się udać, żeby ukończyć zdobywanie tego szczytu. Zostałem nauczycielem, to jest jedna z tych informacji, która nie pozwoliła mi ukończyć magisterki, bo bardzo dużo czasu poświęciłem na to, żeby przygotować się do zawodu nauczyciela, no i teraz to jest dla mnie druga praca po godzinach, żeby sobie te dzieci w technikum, dzieci, młodzież w technikum uczyć. Także no bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawe wyzwanie do ogarnięcia. No i też taki odhaczony, byłem nauczycielem, wiem mniej więcej jak wygląda ta praca i to życie. No i zrobiliśmy w tym roku Podlaski Festiwal Gier, czyli zamiast NTG turnieju, który robiliśmy co roku, zrobiliśmy troszeczkę coś innego. Bardziej chodziło o to, żeby to było jak konwent growy niż turniej e-sportowy stricte. I to cały czas musimy powtarzać, że to nie jest konwent gier elektronicznych, gier komputerowych, tylko gier ogólnie. Bardzo dużo chcemy się starać robić o planszówkach, o grach bitewnych. Atrakcje i tak dalej. No i też jedną z rzeczy związanych z grami, które pojawiły się, no to też był Game Jam, czyli konkurs pisania gier na czas, w którym byłem głównym organizatorem i hostem. No, ciekawie było, bo w paru Game Jamach brałem udział jako zawodnik, a tutaj mogłem się sprawdzić jako organizator i zobaczyć, jak to wygląda. Okej, przebyliśmy 40 minut, o matko bosko, to jest mega jakiś długi wywód, no ale omówiliśmy wszystkie sprawy, które chciałem omówić, chyba wszystkie, wszystko co ważne już powiedziałem, jeśli chodzi o rok 2019. Planowałem zrobić jeszcze jeden materiał, dzwonnik, który byłby podsumowaniem ostatnich 10 lat, jak niektórzy mylnie mówią dekady, ale czy to zrobię, to zobaczymy, jeżeli sobie wezmę, podsumuję jakieś wydarzenia, zobaczę, czy jest o czym mówić. Czy to będzie podsumowanie mojej działalności, czy to będzie podsumowanie jakieś bardziej ogólne, popkulturowe, czy coś takiego, to jeszcze zobaczymy i się okaże. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i za obejrzenie. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, no to gratulacje, bo ja pewnie sam bym nie dotarł, gdybym tego w tym momencie nie nagrywał. 42 minuty dzwonnika, tak dużo gadania, kiedy tak mało zostało zrobione, bywa. Trzymajcie się i do usłyszenia, mam nadzieję, już niedługo w kolejnych materiałach. Też może tak dopowiem jeszcze na koniec, że długość tego dzwonnika to jest jakby potwierdzenie i przykład, że ja po prostu muszę mieć od czasu do czasu możliwość wygadania się do kamery, bo w jaki sposób to jest takie oczyszczające, w jaki sposób to pozwala wypluć myśli, które ciężko jest przekazać w trakcie zwykłej takiej rozmowy czy coś takiego, bo wiadomo, że wtedy tematy troszeczkę inaczej wyglądają. To jest taki bardzo długi monolog, w którym mogę mówić i nic mi nie przerywa. Także no, jest to w jakiś sposób oczyszczający, bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że w tym roku pojawi się trochę więcej ciekawych materiałów i że znajdę pomysł na to, jak sposób rozwijać tego YouTube'a i co z nim dalej robić, bo takie motanie się pomiędzy jednym a drugim jest fajne, ale prowadzi bardzo często donikąd. Okej, trzymajcie się, jeszcze raz napiszcie w komentarzu, jeżeli dotarliście do tego momentu. A, teraz sobie przypomniałem, że nie powiedziałem nic o roku przyszłym, nadchodzącym 2020, no ale mniejsza o to, tak, to będzie, idziemy z czystą kartą, nową dekadę, w trzecie dziesięciolecie XXI wieku. Także trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach.